Cześć, dzisiaj chciałam Was zaprosić do drugiej części Q&A związanego z samoakceptacją, ze starzeniem się i z tymi tematami właśnie, które wokół tego oscylowały. Postanowiłam te pytania podzielić na kilka odcinków i na kilka tematów je rozbić i tak usystematyzować, żeby miało to ręce i nogi. Pierwszy odcinek możecie zobaczyć tutaj. I w tym odcinku skupiłam się głównie na pielęgnacji. Dzisiejszy odcinek to właściwie będą tylko dwa pytania, w tym jedno pytanie jakby z drugim od razu, bo to był jeden autor, jedna autorka. A to dlatego, że to pytanie było bardzo wielowątkowe i właściwie zrobiło nam tutaj cały odcinek, a uznałam, że tak często zadajecie mi to pytanie, oczywiście w różny sposób, ale zawsze dotyczące właśnie tego, co się w tym pytaniu pojawiło, że muszę na to raz i porządnie odpowiedzieć właśnie w odcinku, bo zwykle, kiedy odpowiadam Wam gdzieś na Instagramie na takie pytania, to gdzieś przepada i część z Was tego oczywiście nie czyta, co mnie wcale nie dziwi, więc będziecie mieli tę odpowiedź tutaj, a wydaje mi się to pytanie dosyć ważne. Dlatego przejdźmy do odcinka Q&A, samoakceptacja, tym razem starzenie się. Akceptacja starości i w związku z tym przemijającej urody. Gdzie w świetle społeczeństwa kobieta stara równa się nieatrakcyjna? Jak żyć? Drugie. Nie uważasz, że mówienie o starości w wieku 30 kilku lat to przesada? Sama mam 31, a w głowie 17 i w głowie siano. W wieku 20 lat myślałam raczej o następnej imprezie, a nie pielęgnacji. Nie sądzisz, że to strasznie nakręca młodszych na spłycenie życia, komercję, pogoń za czymś, co nie ma najmniejszego znaczenia? Ładna skóra, cia. Na pogrzebie będą wspominać Twoją nieskazitelną cerę. I ta sama osoba tu mi napisała, bo ja się zapytałam, czy ja kiedykolwiek gdzieś mówiłam o starości, więc odpowiedź brzmiała: chcesz mi powiedzieć, że nie jesteś zafiksowana na kulcie młodości? Krem na to, serum na to, przeciwzmarszczkowa maseczka na lewy łokieć, używana tylko w środy o pełni księżyca. Żyjemy w potwornym kulcie piękna i młodości, a jak widzę dwudziestkę kupującą krem na zmarchę 50+, to jestem przerażona. Z jednej strony zajebiście, że mówisz o akceptacji swoich małych cycków, o miłości do wystających kości, a z drugiej sama się trochę nakręcasz. Moim zdaniem do samoakceptacji trzeba dojrzeć, dojść do tego, a walić ich, w dupie mam, co sobie myślą. Ale jest to cholernie trudne, kiedy wszędzie otaczają nas ideały i reklamy kolejnego cudownego środka na wszystko. Ludzie showbizu, tacy jak ty czy Ewa, z jednej strony, Ewa tutaj chodzi o Red Lipstick Monster, z jednej strony odwalają dobrą robotę mówiąc o akceptacji, a z drugiej, trzy kropki, ale nic nie jest czarno-białe. Zacznę może od tego, jak żyć. No kurczę, no można żyć. No można żyć na przykład tak, albo tak, albo tak. Można też tak, tak i tak i tak. Wszystkie te panie są modelkami. Wszystkie te panie są znanymi modelkami i mają powyżej 60 roku życia. No i teraz moja teoria może Wam się nie spodobać, ale zaznaczam, że to jest moja opinia i Wy możecie mieć oczywiście własną, inną, odmienną, ale to jest tak, to jest moja. Zacznijmy może od tego, że my ludzie wszyscy jesteśmy zwierzętami i w kwestiach takich bardzo prymitywnych niewiele od tych zwierząt się różnimy. Oczywiście na tym podstawowym poziomie. Jeżeli chodzi o kwestie rozrodcze i rozpłodowe, to naprawdę niewiele się różnimy tutaj od zwierząt, bo tak to natura po prostu wymyśliła. Oczywiście my nie jesteśmy tak prymitywni tutaj, no nie wszyscy może, bo część ludzi może jest, nie wiem. Z płodnością i z rozmnażaniem związana jest ściśle młodość, szczególnie u kobiety, dlatego że mężczyzna, jak jest stary, wiadomo, też może się rozmnażać. Kobieta, no niespecjalnie. Więc jeżeli z tym jest związana w naszych głowach, w naszym DNA jest to wpisane, że my tak to mamy odbierać, młodość, a z młodością kojarzy nam się przede wszystkim ładna, zdrowa, niepozmarszczana, gładka skóra, bez jakichś plam przebarwień. To się kojarzy ze starością. Ładne włosy, ładna, zdrowa sylwetka. Generalnie zdrowy to jest właśnie takie określenie, które
łączy się w naszych głowach z płodnością, czy chcemy, czy nie. To jest gdzieś na poziomie naszej podświadomości. Tak jest. Możemy się z tym zgadzać, możemy się z tym nie zgadzać. Tak jesteśmy ustawieni przez naturę, bo inaczej mielibyśmy problemy po prostu z naszym gatunkiem, z tym, żeby nasz gatunek przetrwał. Więc jeżeli tak jesteśmy ustawieni, to ciężko jest to sobie wyrzucić z głowy i powiedzieć sobie, że stare jest tak samo atrakcyjne, bo tu nie chodzi, czy piękne, czy nie, tak samo atrakcyjne jak młode. Ja się oczywiście totalnie nie zgodzę z tym, że starsze osoby, starsze kobiety czy starsi mężczyźni nie są atrakcyjni. Oczywiście, że są. Natomiast dla mnie atrakcyjność jest nierozerwalnie związana z dbałością o siebie. Tutaj nie chodzi właśnie dla mnie tyle o sam wiek, co o bycie zadbanym. Ktoś może być bardzo młody i bardzo przystojny, w momencie kiedy ta osoba jest zaniedbana, jest dla mnie odrzucająca. Jej atrakcyjność jest dla mnie żadna. Ktoś może być mało ciekawy na pierwszy rzut oka, albo nie mieć powalającej urody, a być bardzo zadbany i bardzo świadomy tego, co ma i bardzo dbać o te rzeczy, które ma. I atrakcyjność taka ogólna tej osoby w moich oczach zdecydowanie wzrasta. Być może ja jestem tak zaprojektowana, nie wiem. Nie wiem, dajcie znać, jak macie wy. To jest, tak jak powiedziałam, moje zdanie, moja opinia. To, że dbam o to, co dostałam po prostu od natury i to, co poprawiłam, co uważam, że natura po prostu spaprała w moim przypadku, to jest oczywiście dalej moje i tylko moje zdanie i moja opinia, sprawia, że czuję się znacznie bardziej świadoma samej siebie, świadoma swojej atrakcyjności, jestem bardziej pewna siebie, czuję się na pewno bardziej świadoma tego, co mam, od większości 20-latek z Instagrama, które być może wam się bardzo często wydaje, że te dziewczyny uważają się za bardzo atrakcyjne, dlatego że na przykład bardzo eksponują swoją atrakcyjność, a niekoniecznie tak się czują w głowie. Zresztą pomyślcie sami, jak macie, popatrzcie na swoje Instagramy, popatrzcie, jaki obraz z Instagrama wychodzi waszej osoby, a co czujecie bardzo często w głowie, patrząc na siebie. Ile kompleksów macie, których bardzo często zewnętrznie nie widać. Mi moja pielęgnacja, moja dbałość o moje ciało, o to, jak się odżywiam i tak dalej, pomaga bardziej zrozumieć samą siebie, bardziej polubić samą siebie i przez to pozbywać się coraz większej ilości kompleksów. To nie jest tak, że ja nie jestem świadoma tego, że kiedyś czas mój upłynie i ja też się zestarzeję. Ja się cały czas starzeję, jestem tego w pełni świadoma. Ale dlaczego miałabym nie pozwolić i nie pomóc mojej skórze starzeć się wolniej? Dlaczego nie mam wspomóc swojego naturalnego zegara biologicznego? Dlaczego miałabym go popchnąć do przodu brakiem dbałości? Ja kocham siebie bardzo i moja skóra to też jest część mnie. Ja kocham siebie i dbając o siebie okazuję sobie samej szacunek. I mojej skórze również w ten sposób okazuję szacunek. I chciałabym właśnie, żeby w tym pełnym szacunku cały mój obraz się starzał po prostu, no, szanowany przeze mnie samą, żebym ja siebie lubiła. Bo wiecie, całe moje ciało niesie mnie przez życie i przez świat, więc może mnie ono nieść również zdrowe i zadbane. Chciałabym jeszcze też zaznaczyć, że ja nigdy, ale to nigdy nie mówiłam o pielęgnacji swojej w kontekście starości. Kosmetyki czy te wszystkie przyrządy, które ja tutaj mam, to nie jest wehikuł czasu. Wiecie, te wszystkie mazidła do twarzy, wszystkie kremy, pianki, sera, bla, 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 to nie są magiczne eliksiry, którymi cofniecie czas czy zatrzymacie czas. Wiecie, to nie jest jak w jakiejś bajce, że ktoś się wykąpie w jakimś super składniku i wyjdzie 20 lat młodszy. To nie działa na tej zasadzie. To jak sama nazwa wskazuje, jeżeli krem jest przeciwzmarszczkowy, to ten krem jest przeciw zmarszczkom. On ma zapobiegać ich powstawaniu, a nie usuwać to, co już jest. To nie jest krem wymazujący zmarszczki, usuwający zmarszczki. Do tego, żeby usunąć już powstałe jakieś zmiany duże na skórze, potrzebne są zabiegi. Dosyć inwazyjne zabiegi bardzo często i to już jest zupełnie inna bajka, zupełnie inna bajka. Mi chodzi o to, żeby uniknąć właśnie sytuacji albo wydłużyć jak najbardziej ten czas dojścia do tych jak najbardziej inwazyjnych zabiegów właśnie pielęgnacją, świadomą, dobrze dobraną do naszej skóry pielęgnacją. Kosmetyki
kosmetyk nie zamieni wam realnie skóry w taki, wiecie, efekt Photoshopa. Nie osiągniecie tego w sposób realny. Oczywiście on może dawać takie złudzenie. Ja zresztą zrobiłam o tym cały odcinek. Tutaj możecie wbić oczywiście i zajrzeć sobie do tego odcinka. W takim ogólnym rozrachunku, czyli w tym, jak wasza skóra wygląda, kiedy wszystko z siebie zmyjecie, on wam nie da takiego efektu. Tutaj jedynie właśnie świadoma, dobrze dobrana pielęgnacja, czyli to wszystko, o czym już mówiłam w jednym z pierwszych pytań, jest w stanie dać wam to, że wasza skóra będzie podążała swoim naturalnym, wyznaczonym cyklem, dlatego że skóra jest non-stop atakowana przez czynniki zewnętrzne. One przyspieszają znacząco procesy starzenia. Jeżeli nie oczyszczacie dobrze skóry, czyli właśnie na przykład nie używacie szczoteczki, nie używacie odpowiedniego dla siebie płynu, nie robicie kilkufazowego oczyszczania skóry, bo oczyszczanie skóry to nie jest tylko sama pianka. Tutaj powinno się używać oleju i płynu micelarnego, zależy na którym etapie jesteście zmywania, czy robicie to rano, czy wieczorem. Te pielęgnacje się od siebie bardzo, bardzo różnią. Dlatego mówię, świadoma pielęgnacja, świadoma, dobrana pod wasze potrzeby. To jest główna rzecz. I trzeba zawsze pamiętać o tym, skóra powinna być dobrze oczyszczona, powinniśmy przywrócić skórze naturalne pH, czyli ją stonizować, powinniśmy skórę nawilżyć i odżywić i tutaj właśnie wchodzą wszystkie serum, esencje, kremy, bla, bla, bla. I na koniec powinniśmy skórę zabezpieczyć właśnie przed tymi czynnikami zewnętrznymi i wtedy właśnie możemy się cieszyć naszą skórą w sposób naturalny, wypielęgnowaną i to nie ma nic wspólnego za dzikim pędem czy czymś nienaturalnym, o czym tam właśnie wspominałaś wcześniej. Chciałabym też zaznaczyć, że 20-latki nie potrzebują tak silnej i skoncentrowanej pielęgnacji jak właśnie 50-latki, co nie znaczy, że tej pielęgnacji nie potrzebują. I tutaj znowu dochodzimy do tego, że ta pielęgnacja musi być indywidualnie dobrana. A jeżeli chodzi o taki odcinek z pielęgnacją dla skór w tym przedziale wiekowym 20-25, to ja taki odcinek dla was zrealizuję w najbliższym czasie, bo pamiętajcie, że wasze piękne młode buzie, takie jakie macie, wymagają również dbania o to, właśnie żeby jak najdłużej zachować je takie piękne i młode. Oczywiście, jeżeli chcecie, bo nikt was do tego nie zmusza. Nie wiem też za bardzo, co rozumiesz przez ideały, bo jeżeli ideałów doszukujesz się w wyfotoshopowanych zdjęciach gdzieś z internetu, z Instagrama i tak dalej, to ja osobiście w takich ludziach ideałów się nie doszukuję, no ale to jest też kwestia indywidualna. Ja jestem zdania, że czegoś takiego jak ideały nie ma, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy jakieś wady. Nie staram się doszukiwać ideałów i nigdy w życiu nie chciałabym ja dążyć do jakiegoś ideału, bo nie ma czegoś takiego według mnie. W ogóle myślenie w ten sposób powoduje strasznie dużo problemów w naszych głowach, dlatego że my myśląc o ideałach jakichś, sami próbujemy do jakiegoś ideału dążyć. Wydaje mi się to niemożliwe po prostu. No to prowadzi do jakichś takich przegiętych, chorych sytuacji, po prostu do przesady, no przesada nigdy dobra nie jest. A samo dbanie o siebie dla mnie w sobie nie ma kompletnie nic płytkiego. To właśnie takie życie od imprezy do imprezy, o którym wspominałaś, jest dla mnie czymś, nie wiem, w rodzaju ucieczki przed prawdziwym życiem. W wielu kulturach dbanie o siebie i pielęgnacja jest ściśle powiązane z filozofią i z rozwojem duchowym. Wydaje mi się, że dużo bardziej świadoma pielęgnacja, dbanie o swoją fizyczność, dbanie o swój taki wewnętrzny spokój, to też ma bardzo wiele wspólnego z dbaniem właśnie o całą swoją powłokę. Ma dużo więcej wspólnego z rozwojem niż, nie wiem, imprezowanie i siano w głowie. A sama pielęgnacja jako pielęgnacja nigdy, ale to przenigdy, jeszcze mi nie przeszkodziła w samorozwoju i w jakimś w ogóle rozwijaniu siebie jako osoby, więc wydaje mi się, że to nie jest przeszkodą w żaden sposób. Co do tego, że do samoakceptacji i do tego, żeby mieć w dupie zdanie innych trzeba dojrzeć, to się zgodzę. Ale nie zgodzę się, że byłoby nam łatwiej, gdyby otaczali nas sami zaniedbani, brzydcy ludzie, którzy się nie skupiają w żaden sposób na dbaniu o siebie, bo ty patrzysz na to moim zdaniem od troszeczkę złej strony. Samoakceptacja powinna zrodzić się w nas, tu w środku i nie być związana z otoczeniem, bo to my siebie mamy zaakceptować, to my siebie mamy polubić, to my siebie musimy zrozumieć, a nie liczyć na to, że zrobią to inni ludzie. I samoakceptacja nie polega na tym, że my myślimy sobie nagle, nie no kurde, ja to całkiem niezła dupa jestem, bo w sumie wokół mnie wszyscy są tacy szkaradni, to na ich tle wypadam nieźle. To nie jest samoakceptacja.
Kompletnie nie mam z tym nic wspólnego. To samoakceptacja to jest właśnie ten moment, kiedy nie porównujecie się do innych ludzi, kiedy nie patrzycie na inne osoby, nie porównujecie się do tych osób i nie boicie się oceny ze strony tych osób, bo wydaje wam się, że jesteście z jakiegoś powodu gorsi, czy to brzydcy, czy głupsi, czy mniej zdolni i tak dalej. To jest strasznie trudne, natomiast to tego trzeba szukać tu w środku i ten cały proces zaczyna się tutaj, tu, nie w kimś innym. I w momencie, kiedy to się zrozumie, dużo łatwiej jest nad samoakceptacją w ogóle pracować. Ja nie mówię, że ja siebie akceptuję w 100% na każdej płaszczyźnie, bo to jest nieprawdopodobnie trudny proces. Natomiast mam tę świadomość, że praca nad tym jest związana ściśle z moją osobą i nigdy za mnie tej pracy nie wykona. I to, że całe społeczeństwo nagle by zbrzydło i było głupie, nie spowodowałoby, że ja nagle zaczęłabym patrzeć na siebie w inny sposób. No i właśnie kiedy zrozumie się, że wszystkie zagadnienia, z którymi mamy problem, dotyczą nas, a nie innych, to właśnie wtedy to zdanie innych przestanie mieć dla nas znaczenie i wtedy będziemy mogli mieć je tak naprawdę w dupie, a nie tylko myśleć sobie, że mamy to gdzieś, no. Z tą chwilą też przestanie być dla ciebie przerażające, co inni na twój temat myślą, bo będzie najważniejsze tylko to, co ty myślisz o sobie. W momencie, jak będziesz dobrze o sobie myśleć, no to tu się zaczyna właśnie samoakceptacja. Pamiętajcie też, że ludzie podświadomie wyczuwają, czy ktoś jest pewny siebie, czy nie ma tej pewności siebie. Bo to podobnie jak z tą młodością, my jesteśmy tak zakodowani, my jesteśmy właśnie tymi zwierzętami gdzieś tam i podświadomie wyczuwamy takie rzeczy. Więc jeżeli my zaczniemy sami siebie lubić i zaczniemy wysyłać w eter sygnał, że jesteśmy pewni siebie, to inni także to wyczują. I wtedy też przestaniemy bać się oceny ludzi z zewnątrz, bo ona po prostu, ona nie będzie miała dla nas kompletnie żadnego znaczenia. A taką pewność siebie buduje się na bardzo wielu płaszczyznach. Między innymi na pielęgnacji właśnie. Chciałabym także tutaj bardzo mocno zaznaczyć, że ja rozgraniczam dbanie o siebie i taki ślepy pęd w pogoni za właśnie za takim ideałem. Wiecie, to nie jest tak, że ja ćwiczę po to, bo mój brzuch musi wyglądać jak brzuch Ewy Chodakowskiej, a kiedy nagle, nie wiem, pojawi mi się więcej centymetrów w pasie, to założę sobie kłódkę na lodówkę. To zupełnie nie o to chodzi. Ja ćwiczę po to, żeby moje ciało było w dobrej kondycji, po to, żebym się dobrze czuła po prostu z tym ciałem, po to, żeby ono było zdrowe, bo dobra kondycja wiąże się bezpośrednio ze zdrowiem wszystkiego, co w tym ciele nosicie, z waszym sercem, z waszym układem odpornościowym, z waszym układem, z jelitami i tak dalej, no po prostu ze wszystkim. Wasza głowa też jest związana z tym, jak dbacie o siebie fizycznie. Po prostu, wiecie, to jest kwestia gospodarki hormonalnej. To jest wszystko ze sobą połączone. I jeśli zaniedbujecie tę strefę taką cielesną, to zaniedbujecie się bardzo, bardzo też wewnętrznie i w kwestii waszych organów, czyli w kwestii waszego zdrowia i w kwestii waszej psychiki. Wy nie możecie siebie traktować jako pojedynczych fragmentów i dbać tylko o konkretny jeden fragment, bo człowiek jesteśmy jednością, jesteśmy całością. Nie składamy się po prostu z tych rzeczy, które jak poodzieracie, to one będą żyły poodzierane po prostu samoistnie. Nie. Jesteśmy jednym organizmem. Jeżeli dbamy o ten organizm kompleksowo, całościowo, to on ma szansę dobrze się rozwijać i dobrze sobie żyć przez ten czas, który jest nam dany. A co do takich ludzi, jak przywołana przez ciebie Ewa, oczywiście Ewa Red Lipstick Monster, tacy ludzie jak Ewa wykonują nieprawdopodobnie kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi właśnie o samoakceptację i taki samorozwój. Ja nie znam zbyt wielu osób, które tak jak ona raz, że wszystko, o czym mówią, wcielają w życie i faktycznie żyją w ten sposób i uczą tego życia innych ludzi i robią to właśnie bez ściemy, a dowodem na to bez wątpienia jest jej ogromna, ogromna publiczność, która jej zaufała i dowodem też na to mogę być ja, ponieważ ja ją znam i ja wiem, że ona nie ściemnia. No. Jeżeli wrzucasz mnie do jednego worka z nią, to jest to dla mnie gigantyczny komplement. Za to ci bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ta moja bardzo obszerna odpowiedź na te dwa pytania rozwiała wasze wszelkie wątpliwości i że też wyczerpałam tutaj jakby
możliwość mówienia o moim stosunku do starzenia się, do upływu czasu i do pielęgnacji z tym związanej. Skąd ta moja chęć do pielęgnowania siebie w sposób wszelaki się bierze? Mam nadzieję, że też jest to dla Was zrozumiałe. Jeżeli oczywiście macie inne podejście i widzicie to inaczej, to ja nie mam nic przeciwko. To jest Wasze życie. Robicie z nim, co chcecie. Natomiast będzie mi ogromnie miło, jeśli w komentarzach podzielicie się ze mną swoim zdaniem właśnie na tematy, które poruszaliśmy w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście możecie mnie subskrybować, obserwować, kliknąć w dzwoneczek, a tu też jest mój Instagram przy okazji. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa! No na wszystkie... Wszystkie te tematy, które tam były. I z tymi wszystkimi rzeczami, o których nie pamiętam, które mówiłam.